Very hot. Bardzo gorąco. 35 degrees, 10:20 in the morning. 35 Celsius. 35 stopni o 10:30 rano. So hot. I am washing and water, grey water. It's coming into the garden. Piorę i woda od prania leci do ogródka. Oh, so hot. Elizabeth Aden, Rose, Nada, Róża odbija się. Dry over here. I have been just watering sprinkler. We have some showers, but it's very dry. Podlewałam tryskaczem, ale jest dalej sucho. No nic. Jakoś trzeba wytrzymać. I have changed water for birds over here and over there. Zmieniłam wodę dla ptaków w tych dwóch pojemnikach. It's already warm. In this temperature it's going to be boiling. W tej temperaturze będzie się gotować. Już jest jakieś 30 stopni najmniej. Okay, I want to show you something. I am not going to plant because it's just too hot. Coś wam pokażę. Nie będę sadzić dzisiaj, bo jest bardzo gorąco. When we went to butterfly house, jak pojechałyśmy do tego domu motyli, they have little store, like you have seen, I have shown on my previous video about butterflies. And they've been selling butterflies plants. I tam mieli takie malutkie stoisko i sprzedawali malutkie krzaczki, które lubią motyle. Więc ja kupiłam. So I bought it. The price is those one $6 and the others $4. In the Bunnings they don't have those ones. Cena 6,4 dolary, tamte małe, większe 6. W Bunnings nie ma, a gdyby były, to by były po jakieś 18 dolarów. If Bunnings would have them, they will sell for lots of money. So I'm going to show you this one. It's called a purple snake plant. Butterfly loves them. Ten się nazywa fioletowa, tak jak żmija. And this one is pink snake plant. I ta nazywa się jak różowa, tak samo żmija. It's like shrub. Shrub is already above 1 meter. I am standing. Krzaczek rośnie już, jest ponad meter. And all of the plants love full sun. I wszystkie te kwiaty lubią być na całym słońcu. So when the all of the colored weeds stop growing, jak te kolorowe chwasty, te różowe, co widzicie, i te białe, przestaną rosnąć, I will start planting those shrubs. To zacznę wsadzać te krzaczki. Maybe I will remove something from pots. Może coś wyciągnę z tych, tą trawę, z doniczek. I will try to plant them because those plants are
will be flowering forever. Te kwiaty właśnie będą kwitły cały czas. Ok, I'm going to show you something. Pokażę wam jeszcze coś. This one, it's losing some flowers. It's called cut whiskies. Ten gubi kwiatki, ale nazywa się tak jak wąsy kota. This one is African basil. You can eat fresh leaves. To jest afrykański basil. Można jeść świeże liście. Over here, oh, this one is cut whiskers. Over here was pink color, pink for butterflies. I will have a look. Salvia pink. Różowa salwia. Ants already start coming into the pot. Mrówki zaczynają wchodzić do doniczki i muszę wywalić. And this one is in the yellow color. It's got new bulding flowers. Ten jest w żółtym kolorze i będzie miał już nowe pąki. So I have to get rid of, I will put the cinnamon in the pots to get rid of ants and I will wait for cooler day to plant them. Wsypię cynamonu w doniczki, żeby te mrówki sobie wyszły, poszły do sąsiadów i będę sadzić, jak będzie przyjemniejsza pogoda. It's extremely hot. I am just, I don't know, I can't be outside. What is in here? Look, grasshopper. Konik polny, trzeba się go pozbyć. And my daughter gave me her plant. Moja córka dała mi swojego kwiata. I have no idea how it's called. Nie wiem, jak się nazywa. I have no idea if this is orchid or not. Nie wiem, czy to jest storczyk, czy nie. But look at the flowers. Ale patrzcie na te kwiaty. Jak sobie rośnie. It's just beautiful. I widzicie, jak pięknie sobie rośnie i rośnie i rośnie. The other thing it was, I come to have few strawberries because I noticed that they hanging outside the container. I need to water this near. They dry very fast. Ja przyszłam wziąć sobie tutaj stąd truskawki, bo wisiały czerwone. And when I put my arm into the box, jak włożyłam rękę, it was my big lizard here eating strawberries. Jak włożyłam tu rękę, to siedziała ta wielka jaszczurka i jadła moje truskawki. She ate half of them, zjadła połowę, and then she came back when I left and finish off. A później, jak ja odeszłam, to wróciła i zjadła resztę. There's more green tomatoes hanging. Więcej zielonych pomidorów wisi, tam jest czerwony. I want to step in over here and show you shrub. And then I go inside because I look like I have come out from shower. Tutaj wam pokażę ten kwiat. I później pójdę do środka, bo czuję, tak jakbym wyszła z prysznica. Tak leci po mnie. See how beautiful is this shrub? Patrzcie, jak jest piękny ten. Kwitnie pięknie. Gdzie on tutaj się... Okej. Okay. Się zatrzymał. And next to it is this one.
tutaj mam następny z różowymi liśćmi. I have one, two more like that, one white and one pink. But I don't think so, they're doing well. Jeszcze miałam drugi biały i taki sam różowy, ale nie widziałam, żeby one dobrze rosły. Oh, so hot. And I will show you my rose again. I pokażę wam znowu moją różę. This rose is just amazing. Ta róża po prostu jest przepiękna. Rośnie jak na drożdżach. It's growing crazy. 1 week and new flowers. I am not going to touch them anymore because I will break. And last time I wasn't pulling very hard and a whole branch have breaked. Nie będę ich dotykać, żeby wam pokazać z bliska, bo ostatnim razem dotknęłam i gałąź złamała się i nawet nie ciągnęłam i just plik. Flowers everywhere. Kwiaty są wszędzie. See in the corner over there, under the roof, wasp nest. Widzicie, tam osy mają gniazdo. Trzeba ich wywalić. Time to get rid of them. So I will go on the ladder. I try already to shoot them away with the strong water, but didn't work. Już próbowałam ze szlaufu z wodą, nie pracowało. So now I will have to step here on the top, hold to the roof of my patio and poke them. My daughter will film to show you what is happening and if I am still alive. Moja córka będzie nakręcać, to pokażę wam, czy jeszcze się nie przewróciłam, nie spadłam. I'm holding here to this roof. And in case I need it, I've got spray. In case they start attack me. Jak będą mnie atakować, to już mam tu spray, żeby ich posprayować. Przybliżyłaś? Very hard. They start going crazy. I will need to turn stick on the other side. Because it's too soft. They come. So it's harder. Oops. I'm going back inside, you see? Okay, look out now, spray. Yeah, spray. I wonder if they will... Just so they don't come down and bite. It's over here. Leży tutaj. I have to get rid of. And put into the rubbish bin. Wrzucić w śmietnik. Jest w worku i teraz wyrzucę w śmietnik into the rubbish bin. Because I am sure the eggs inside and maybe wasp is inside.